Referencje są potwierdzeniem wiarygodności, potwierdzeniem faktycznego udziału danego kandydata w projektach, czy faktycznego udziału danego kandydata w sukcesach, o których on może pisze w CV, albo o których mówił rekruterowi. Referencje są dodatkowym źródłem informacji, a nie taką informacją jeden do jednego, czy zatrudniać, czy nie zatrudniać kandydata. Referencje zawsze są sprawdzone osobiście, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, najczęściej z bezpośrednim przełożonym. Czasem, jeżeli dane stanowisko od tego wymaga, są to partnerzy biznesowi czy koledzy z innych zespołów. Referencje pisemne się pojawiają, natomiast musimy pamiętać, że one często są przygotowywane przez samego kandydata, jedynie podpisywane przez byłych pracodawców. Rekruterzy zdecydowanie większą wagę przywiązują jednak do tej możliwości porozmawiania telefonicznego z byłym pracodawcą. Kiedy kandydat nie przedstawia nam kontaktów referencyjnych czy też tych pism referencyjnych, dla rekrutera to jest zawsze dodatkowa informacja i taka wątpliwość, co za tym stoi. Nie powinniśmy jako rekruterzy rozpytywać o kandydata na rynku, a już na pewno własnymi kanałami nie rozpytywać o niego w obecnej organizacji. Warto pamiętać, że powinniśmy uprzedzać kandydata, że w danym terminie będziemy się kontaktowali z tym kontaktem referencyjnym. Warto, żeby kandydat uprzedził swoich byłych przełożonych, że będzie kontakt ze strony rekrutera. Warto, żeby byli przełożeni również przygotowali się do tej rozmowy i też wiedzieli, co chcą powiedzieć, a nie powiedzieli tylko tak, pamiętam, był taki człowiek, dobrze go wspominam.